Jesteśmy po wygranym meczu we Włoszczowej 4-0 z trenerem drużyny AKS. Panie trenerze, czy moglibyśmy komentarz do dzisiejszego meczu? Generalnie mecz ułożył nam się idealnie, tak? W trzeciej minucie rzut karny, prowadzenie 1-0. Pewnie co jest naszym jakimś problemem, często to pole takie oddajemy po strzeleniu bramki i to troszeczkę też miało miejsce. Natomiast no, wydarzenia pierwszej połowy, czyli dosyć szybka, bo po 20 minucie pierwsza czerwona kartka, druga żółta skutkująca tak czerwoną kartką, to na pewno nam pomogło, przeciwnik w 10 i później w końcówce tak naprawdę tego meczu kolejna żółta kartka dla przeciwnika i w konsekwencji też czerwona, więc wiadomo, no, za chwilę druga bramka, tak, 2-0. I właściwie można było drugiej połowy praktycznie nie rozgrywać, bo zresztą no, w drugiej połowie niewiele można powiedzieć tak naprawdę też dobrego. W końcówce gdzieś tam udało nam się wcisnąć dwie bramki. Wiadomo, zwycięstwo cieszy, tak? I to jest jakby oczywiste, tak? Natomiast no, pewnie dzisiaj do stylu czy do jakiejś płynności w grze, do tego wszystkiego można by mieć sporo zastrzeżeń. Natomiast no, pewnie najprościej by było powiedzieć, zwycięzców się nie sądzi, dopisaliśmy 3 punkty, staramy się patrzeć jak najwyżej w tabelę i tyle. Dziękuję bardzo za komentarz i my życzymy kolejnych zwycięstw. No, dziękuję oczywiście, tak. Mam nadzieję, że rzeczywiście te zwycięstwa będą. My gramy teraz z Wisłą Sandomierz, więc już pewnie musimy powoli o tym meczu myśleć, zdobyć kolejne 3 punkty i po prostu patrzeć na każdy kolejny mecz i tam szukać po prostu zdobyczy punktowych i mam nadzieję, że to nam się uda zrealizować.